Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideoblogu. No, w tym tygodniu troszeczkę zintensyfikowałem pracę na blogu, dlatego że dzieje się w sobotę, Wielką Sobotę oczywiście, święcenie wielkanocne, koszyczków, pokarmów w Koszkwi, w Prądwiku Koszkiewskim, także jeśli nie oglądaliście jeszcze tego materiału, no to zapraszam. W prawym górnym rogu wyświetlam Wam skrót do tego, a dzisiaj wybieram się tradycyjnie na galicyjskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. 20 już, no aż powiem Wam szczerze, trochę łezka kręci się wokół, że to już 20 lat minęło od pierwszego rozpoczęcia sezonu tego galicyjskiego, organizowanego przez Marka Rynowskiego z boheńskiej grupy motocyklowej Bohegna. No i pamiętam jak dziś, jak pierwszy raz też brałem osobiście udział w tej imprezie. No i chyba nie odpuściłem żadnego rozpoczęcia sezonu motocyklowego, tego galicyjskiego, tutaj u nas właśnie w Bochni. Pogoda wyśmienita, więc myślę, że dzisiaj frekwencja będzie naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duża. Stąd też właśnie wczesna pora, więc jadę troszeczkę wcześniej. No a tym bardziej nie sposób się tam nie pojawić, zwłaszcza że mieszkam praktycznie 100 metrów od Bazyliki Świętego Mikołaja w Bochni. No to lecimy! Nie ma to jak zapach dwusuwa. Stare dobre czasy. Proszę, no dzisiaj to naprawdę sprzętów sporo przyjechało. Któż by się spodziewał? Proszę, nawet na rynku. Dawno nie było takiej frekwencji, naprawdę. Bardzo, bardzo dawno. Jak widzicie, za mną pomnik króla Kazimierza Wielkiego, a znajdujemy się na płycie rynku właśnie w centrum Bochni. Powiem Wam szczerze, że bardzo jestem zadowolony, że to właśnie w moim mieście, w którym mieszkam od urodzenia, mamy taką piękną tradycję motocyklową. To już po raz 20 spotykamy się na galicyjskim rozpoczęciu sezonu motocyklowego. Tak więc tym bardziej gratulacje dla Marka Rynowskiego, który od lat jest zaangażowany w organizację tego niesamowitego wydarzenia. A jak widzicie, dzisiaj za mną prawie cała płyta rynku bocheńskiego wypełniona motocyklami, no i pobliskie uliczki, które okalają Bazylikę Świętego Mikołaja, też wypełnione motocyklami i motocyklistami, którzy przyjechali tutaj rozpocząć sezon motocyklowy. Powiem Wam coś pięknego, pogoda w tym roku dopisała, jest piękna, słoneczko świeci, 20 chyba 4 albo 5 stopni, więc zachęca do jazdy na motocyklu, no i też do odbycia udziału w tak, można powiedzieć, miłym i fajnym przedsięwzięciu, jakim jest galicyjskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Pięknie to wszystko wygląda, ja uciekam teraz na górę, no i co, popatrzcie jak to wygląda. Zostawiam Was na chwilę samych z nagraniami, z przebitkami z tego wydarzenia, na którym naprawdę można zobaczyć niesamowite motocykle, perełki, które rzadko wyjeżdżają na ulicę. Oglądajcie i widzimy się później.
Thank you.
i super, proszę Państwa, mamy to 20. galicyjskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego, jubileuszowe, masa motocykli, wspaniała impreza, dużo ludzi, dużo gapiów, było palenie gumy, były piękne motocykle, były quady, były Harley'e, były Goldwingi, były Adventure'y, były trajki, były klasyki, które ciężko już spotkać na polskich drogach, tak więc naprawdę bardzo fajna impreza. Tym bardziej, że pogoda w tym roku zachęcała do jazdy na motocyklu. Frekwencja była tak liczna, tak ogromna. No i z całej Polski zjechały się motocykle, nie tylko tutaj z naszej okolic. Było też dużo huku jak zawsze. No i tradycyjne święcenie motocykli. A teraz najwyższy czas wrócić do domu. No i oczywiście dzisiaj lany poniedziałek. I żeby tradycji stało się zadość, jedziemy lać się wodą. Pogoda, mam nadzieję, że wytrzyma, troszeczkę wieje, ale jest cieplutko, więc tym bardziej będzie fajnie. Ile mamy stopni? 27, proszę Państwa, 27 stopni, no dawno nie było, jak wleć. A jutro ma już być blucha, deszcz, no i 12-13 stopni.